Wszystkiego, czego musisz wiedzieć o liczbach nieparzystych, dowiesz się z tego nagrania. Ja nazywam się Paweł i w przeciągu najbliższych kilku minut rozwieję Twoje wątpliwości dotyczące liczb nieparzystych. Jakie to są liczby? To są liczby całkowite, których nie da się podzielić bez reszty przez 2. Zauważ, 7, kiedy ją chcę podzielić na 2, dostanę albo 3,5, albo 3 i reszty 1. Czyli tak naprawdę jest to liczba nieparzysta. Na końcu każdej liczby nieparzystej znajdziesz co? 1, 3, 5, 7 albo 9. Jeśli na końcu danej liczby będzie inna cyfra, na przykład 1720, no to to jest liczba parzysta, ale już 1323 to jest liczba nieparzysta. Przykład innej liczby nieparzystej: 13, 17 lub 19. W zbiorze liczb nieparzystych znajduje się nieskończenie wiele liczb. O czym trzeba pamiętać? Że liczby nieparzyste znajdują się w zbiorze liczb całkowitych. Co to znaczy? Że te liczby mogą być na plusie, jak i na minusie. Minus 13 jest to liczba nieparzysta. 15 także jest liczbą nieparzystą. Minus 101, 203 to wszystko są liczby nieparzyste. Czy liczba będzie na minusie, czy na plusie? To nie ma znaczenia. Jeśli liczba na końcu ma cyfrę nieparzystą, to cała ta liczba jest nieparzysta. Jak przedstawić liczbę nieparzystą za pomocą wzoru? Ta umiejętność jest przydatna na maturze, czy w zadaniach ze szkoły średniej, czy na studiach. Jeśli Ty jeszcze nie jesteś w szkole średniej, nie musisz tego wiedzieć. Ale jeśli jesteś przed swoją maturą na przykład, no to musisz już wiedzieć, jak przedstawić liczbę nieparzystą za pomocą wzoru. Po co się tego uczymy? Aby potrafić rozwiązywać zadania z udowadniania czy z wykazywania, w których trzeba właśnie podziałać na liczbach parzystych lub nieparzystych. Liczba nieparzysta za pomocą wzoru? No to jest na przykład postać 2a plus 1. To jest liczba nieparzysta, ale wtedy tylko wtedy, gdy a należy do liczb całkowitych. Zauważ, jeśli za a bym podstawił 1, to mam 2 razy 1 plus 1 to jest 3. Jeśli bym za a podstawił nawet liczbę parzystą jak 4, to 2 razy 4 plus 1 to jest 9. Kolejna liczba nieparzysta po 2a plus 1, no to jest 2a plus 3. Następna 2a plus 5. Następna 2a plus 7 i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze dla Ciebie, żeby wiedzieć, jak na przykład przedstawić za pomocą wzoru 3 kolejne liczby nieparzyste, a każde kolejne tworzy się według tego samego patternu, czyli do poprzedniej liczby dodaje się 2. Ta wiedza może Ci się przydać w zadaniach typu jak przedstawione w tej lekcji. Uzasadnij, że suma 4 kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8. No i to zadanie rozwiążemy właśnie dzięki znajomości wzoru na liczbę nieparzystą. Jak powinniśmy rozwiązać to zadanie? Ano, na początku od przedstawienia naszej niewiadomej, na przykład c należy do całkowitych i zapisać sobie wzór na pierwszą liczbę nieparzystą. 2c plus 1, moja pierwsza liczba nieparzysta. 2c plus 3, moja druga liczba nieparzysta. 2c plus 5, moja trzecia liczba nieparzysta. No i 2c plus 7 to będzie moja czwarta liczba nieparzysta. I teraz muszę zsumować te liczby. 2c plus 1 plus 2c plus 3 plus 2c plus 5 i plus 2c plus 7. Ile to jest? Wyrazy podobne podkreślam. 2c razy 4 to mamy 8c i dodaję 1 plus 3 4, 4 plus 5 to jest 9 plus 7, 16. No i mogę to przedstawić, że jest to 8c plus 2. Zauważ, mój wynik przedstawiłem jako iloczyn dwóch liczb, z których jedna jest ósemką, więc 100% mam pewność, że ta liczba jest podzielna na 8, co należało dowieść. To, co musisz wiedzieć? Liczby nieparzyste to są liczby zarówno na plusie, jak i na minusie. W każdej liczbie nieparzystej na końcu znajduje się 1, 3, 5, 7 lub 9 i
Jeśli przygotowujesz się do matury, no to musisz wiedzieć, że liczbę nieparzystą mogę przedstawić za pomocą wzoru 2a plus 1, kiedy a jest liczbą całkowitą. Jeśli jeszcze przygotowujesz się do swojej matury, do sprawdzianu, do kartkówki, zasubskrybuj ten kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco z materiałami, które przydadzą Ci się w ogarnianiu matmy jeszcze lepiej. Wielkie dzięki. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!